Kaczyńskiego. Autor bardzo wielu monografii, nie będę ich wszystkich wyliczał, z różnych dziedzin, z filozofii umysłu, z epistemologii, a ostatnio z filozofii religii. I nawet napisał ostatnio książkę popularną pod tytułem Książeczka o człowieku wierzącym, którą bardzo polecam. A tytuł dzisiejszego wykładu brzmi o pojęciu wierzątności epistemicznej. Ja chciałem podziękować organizatorom i dziękuję głównego panu doradcy, organizatora, panu doktora Wiskiego. Więc dziękuję. Przyjemnie jest być zapraszany. Informacje najpierw wstępne takie, że mam ten tekst napisany, więc jakoś w sposób wymieniający go odczytam. Będzie to trwało 45 minut. Jakoś Państwu cierpliwość, mam nadzieję, nie wyczerpię cierpliwości. Ale jeszcze pozwolę sobie zanim jeszcze powiedzieć taką rzecz, no, pan doktor Iwanicki coś powiedział o mnie. Ja chciałem powiedzieć tak, że gdy w 1973 roku emigrowałem z Gdańska do Lublina, to strasznie tęskniłem do Gdańska. A tu przeżyłem kilkadziesiąt lat i 5 lat temu emigrowałem z powrotem do Gdańska i teraz no, tęsknię do Lublina. To jest taki los człowieka, że zawsze musi tęsknić. A teraz przechodząc do wykładu, więc powiem, to jest fragment epistemologii, książki o epistemologii, która powstaje, ale ciągle są różne przeszkody, bo inne rzeczy w międzyczasie przeszkadzają. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że jest to fragment epistemologii trochę tak zorientowany inaczej niż trochę. Inaczej niż zorientowany niż współczesne podejście, niż niemalże ten refren, który znamy, że poznanie czy wiedza to jest prawdziwe i uzasadnione przekonanie. To znaczy ja tego nie podważam, że uszywę, to jest inaczej. Próba zrobienia tego czy podobnych rzeczy inaczej. I przechodzę teraz do samego przedstawienia tej treści. Otóż poznanie ludzkie zawiera w sobie porządek. Zarówno w życiu codziennym, jak i w naukach przyjmujemy, że porządek ten jest odzwierciedleniem porządku świata. Według realistycznych koncepcji filozoficznych porządek poznania odzwierciedla porządek świata, podczas gdy różne odmiany stanowisk idealistycznych czy też antyrealistycznych stwierdzają, że przynajmniej częściowo porządek świata zawdzięczamy takim mechanizmom, w cudzysłowie mechanizmom poznawczym, jakie faktycznie posiadamy. Ten dwupodział na realizm lub realizmy i idealizm lub idealizmy nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości doniosłych dla tej problematyki. Może być bowiem tak, że wprawdzie jako podmioty poznające odzwierciedlamy porządek świata, lecz dotyczy to tylko pewnego jego fragmentu. Ze względu na mechanizmy epistemiczne, którymi dysponujemy, poznajemy tylko cząstkę świata. Stwierdzając to, operuje jednak innym pojęciem świata niż pojęcie potoczne i pojęcie naukowe. Przez wyrażenie świat rozumiem to, co może być przedmiotem poznania, a więc świat jest pojęciem epistemologicznym, tak to można nazwać. Jest tym, co może być poznane. To się dalej, mam nadzieję, wyjaśni. Aby przybliżyć takie właśnie rozumienie świata, posłużę się dwoma przykładami. Wiemy, że liczba wyrażająca ilość drgania atomu na sekundę równa się 10 do 13. Gdybyśmy byli wyposażeni w taki rodzaj świadomości, który pozwalałby na przeżywanie każdego poszczególnego drgnienia jako osobnej danej, wtedy w ciągu sekundy moglibyśmy doświadczyć czasu znacznie dłuższego niż wynosi wiek wszechświata. Widać zatem, że czas jako medium, za pomocą którego doświadczamy przedmiotów, jest zależny od tempa naszej świadomości. W
Pomijam tu kwestię, czy jako istoty świadome moglibyśmy tak długo trwać, aby przetrwać choćby jedną sekundę naszego aktualnego sposobu przeżywania czasu. No to pomalu, że jestem sali. Pomijam tu kwestię, czy jako istoty świadome moglibyśmy tak długo trwać, aby przetrwać choćby jedną sekundę naszego aktualnego sposobu przeżywania czasu. Należy w tym miejscu odrzucić jakiś rodzaj ewolucyjnej obiekcji w stosunku do tego przykładu, obiekcji, która stwierdzałaby, że nie moglibyśmy przetrwać takiego mikroświecie, a skąd, że nasz obraz świata jest jedynym możliwym obrazem. Nie wiemy jednak, czy nasze ciało, albo lepiej, czy narzędzia zapośredniczające przekazywanie doświadczeń w tym świecie nie byłyby jakoś dostosowane do zupełnie innych warunków. Jak wyglądałyby nasze ciała w ogóle mikroświecie i czy za ich powstanie należałoby uczynić odpowiedzialnym jakiś rodzaj przemian ewolucyjnych, w sensie ewolucji kosmicznej lub ewentualnie ewolucji biologicznej. Być może nasze ciała wyglądały tak, jak wyglądają teraz, a być może całkowicie inaczej. Lecz pytania te przekraczają każdy uzasadniony domysł, który można by tu wysnuć. Drugi przykład dotyczy doświadczenia barw. Percepcja barw jest ograniczona, z jednej strony ograniczona jest długością fal elektromagnetycznych, na które nasz system nerwowy jest w stanie reagować, z drugiej zaś samym faktem istnienia takich, a nie innych długości tych fal. Jednak, gdy oddzielimy doświadczenie barw od warunków umożliwiających jego zaistnienie i gdy weźmiemy pod uwagę sam podmiot doświadczania, to nie widać żadnych granic dla rodzajów barw, których mógłby ten podmiot doświadczać. Te przykłady uprawniają, jak sądzę, do przyjęcia, że pojęcie świata w sensie epistemologicznym nie może być ograniczone do tego, co aktualnie uznajemy za świat. Przykłady te, jak również wiele innych idących w tym kierunku, nasuwają konieczne zapytania, jak może wyglądać sytuacja epistemicznie pierwotna. Nie chodzi przy tym ani o pierwotność ewolucyjną, filogenetyczną, ani o pierwotność ontogenetyczną, ani też nawet o pierwotność metafizyczną. W tym ostatnim wypadku przedmiotem pytania byłoby pochodzenie podmiotu poznającego, jego struktura ontyczna, jak również cel jego istnienia. Treścią pytania jest natomiast jeszcze inny stan rzeczy. Jak musimy myśleć o pierwotności w porządku poznania, pamiętając jednocześnie, że chodzi o poznanie w najszerszym sensie, zasugerowanym przez powyższe dwa przykłady. Pierwotna sytuacja epistemiczna to taka sytuacja, w której istnieje wyłącznie podmiot zdolny do poznawania i nie istnieje nic poza tym. Właściwie jednak należałoby powiedzieć, że w pierwotnej sytuacji poznawczej nic nie jest dane, że podmiot niczego nie poznaje. Brak jakichkolwiek bodźców, danych, informacji, barw, dźwięków powoduje, że istniejący w ten sposób podmiot znajduje się poza opozycją światło-ciemno. Można nawet użyć określenia, że znajdując się w tej sytuacji, podmiot istnieje w pierwotnej epistemicznej ciemności. Co więcej jednak, również on sam nie jest dla siebie żadnym danym. Nie poznaje własnego istnienia, ani żadnych własności własnych. Dopiero od tego rodzaju sytuacji powinna zacząć się analiza zmierzająca do wyświetlenia, jak powstają poznanie lub wiedza. Jakie są ich podstawowe mechanizmy? Nasuwa się jednak natychmiast zarzut, że w tej sytuacji nie tylko podmiot znajduje się w pierwotnej, epistemicznej ciemności w stosunku do możliwych przedmiotów poznania, lecz że również on sam nie istnieje dla siebie. Tak do pewnego stopnia jest, lecz należy zauważyć, że mówienie o pierwotnej sytuacji epistemicznej jest wynikiem swoistego rodzaju abstrakcji, redukcji w sensie, powiedzmy, Husserla, a więc mimo, że jesteśmy w stanie pominąć, wziąć w nalaz wszystkie dane, przedmioty, bodźce i tak dalej, to musimy zatrzymać sam podmiot wraz z jego zdolnością do poznawania. W
Kwestią wykraczającą już poza dyskurs epistemologiczny będzie pytanie z zakresu metafizyki, jakie przyczyny mogą być odpowiedzialne za zaistnienie podmiotu poznającego. Najbardziej naturalnym przykładem pierwotnej sytuacji epistemicznej, no trudny przykład, pierwotnej sytuacji epistemicznej jest dla ludzkich podmiotów epistemicznych pierwsze uświadomione pobudzenie, jakiego doznaje dziecko w łonie matki. Czymkolwiek było to pobudzenie i jakkolwiek wyglądało by jego odczuwanie. Należy jednak tu być bardzo ostrożnym, aby utrzymać rozważania na odpowiednim stopniu abstrakcji. Okoliczności pierwszego pobudzenia mogą być zupełnie inne niż rozwój dziecka przed narodzinami. Nie widać żadnej konieczności, aby pierwsze pobudzenie musiało być zapośredniczone przez fizjologiczne łańcuchy przyczynowe. Traktując rzecz całkowicie abstrakcyjnie, pierwsze pobudzenie mogłoby wywołać w podmiocie myśl, że istnieją liczby parzyste i nieparzyste lub myśl, że zbliża się chmura burzowa. Byłyby to pierwsze myśli w cudzysłowie, choć nie przyjmujemy, że dziecko w łonie matki mogłoby mieć takie myśli, gdyż zakładamy, że aby mieć takie myśli, potrzebny jest rozwój biologiczny, wykształcenie, wiedza o świecie. Jednakże, gdy pominiemy te okoliczności, to nie widać żadnych przeszkód, aby pierwsze pobudzenie mogło przybrać postać takiej właśnie myśli. Gdy nie trzymamy się przykładu dziecka w łonie matki, to pierwsze pobudzenie oraz pierwsza reakcja epistemiczna nie muszą być zapośredniczone przez przyczyny takie, jakie faktycznie przyjmujemy dla podmiotów ludzkich. Do idei poznania nie należy zapośredniczenie aktów epistemicznych przez fizyczne powiązania przyczynowe. Wydawać by się jednak mogło, że do idei poznania musi należeć pewne realizujące się z zewnątrz przyczynowe pobudzenie podmiotu, jakakolwiek byłaby treść tego pobudzenia i w jakichkolwiek warunkach treść ta realizowała się. Trzeba jednak zauważyć, że pobudzenie przychodzące z zewnątrz jest wyłącznie nie dającym się przekroczyć sposobem opisu sytuacji pierwotnej, gdyż w niej nie ma jeszcze opozycji zewnętrzność-wewnętrzność, a tym bardziej opozycji świat zewnętrzny, świat wewnętrzny. W jakikolwiek sposób można byłoby opisać pierwsze wrażenie uświadomione przez dziecko w łonie matki, to pewne jest, że nie było ono przeżywane na tle opozycji zewnętrznej, wewnętrznej. Ważniejsze jest jednak to, że pierwsze pobudzenie może w ogóle się nie dokonywać jako końcowy etap rozciągniętego w czasie łańcucha przyczyn, lecz może polegać na oddziaływaniu innym niż warunkowanie przyczynowe. Takim innym warunkowaniem niż determinacja przyczynowa jest partycypacja w sensie Platona. Pierwotna sytuacja epistemiczna polegałaby na tym, że one brały udział w czymś odeń różnym, a to coś realizowało się w jego obrębie. Oczywiście w najszerszym znaczeniu słowa przyczyna, nawet pierwsze pobudzenie poprzez partycypację musi zostać opisane jako zdarzenie, proces przyczynowy. W końcu przecież partycypowanie w ideach jest przyczyną tego, że podmiot zyskuje ich świadomość. Powyższe rozważania pozwalają na wskazanie na następujący ważny stan rzeczy. Kategorie epistemiczne są kategoriami sui generis, choć faktycznie mogą być zapośredniczone przez inne kategorie, mogą być nad nimi nadbudowane, to jednak nie są ich transformacją, a tym samym nie mogą być do nich zredukowane. Atomy i inne cząsteczki podstawowe są składnikami molekuł i tkanek żywego organizmu. Chociaż ich sposób funkcjonowania podlega ciągłym przekształceniom, to nie ma sensu jakakolwiek próba poszukiwania w strukturach żywego organizmu czy strukturach fizycznych, których jest on transformacją na przykład takiego faktu epistemicznego, jak ten, że jeśli A równa się B, to B równa się A. Tak więc pierwsze pobudzenie, pierwsze ujęcie mogą być zapośredniczone przez przyczyny fizyczne i biologiczne, lecz pierwsze pobudzenie i pierwsze ujęcie nie redukują się do nich. Pierwsze pobudzenie i pierwsze ujęcie może być zapośredniczone przez partycypację lub przez bezpośrednie działanie Boga i żadnej z tych możliwości nie można wykluczyć na wstępie rozważań epistemologicznych. W tego rodzaju wypadkach te pierwotne działania epistemiczne nie byłyby nadbudowane na żadnych łańcuchach, fizycznych łańcuchach przyczynowych. Drugi problem, na który już teraz
należy wskazać, dotyczy uposażenia podmiotów w pierwotnej sytuacji epistemicznej. Opis zaprezentowany wyżej wydaje się dopuszczać przynajmniej dwie możliwości. W momencie pierwszego pobudzenia i pierwszego ujęcia podmiot zostaje powołany do epistemicznego istnienia wraz z zasadniczym repertuarem zdolności, które podlegają różnego rodzaju aktualizacji. Przykład dziecka w łonie matki sugeruje, że dalej następuje rozwój tych różnorakich zdolności. Z punktu widzenia świata, który znamy, rozwój tych zdolności jest zaprogramowany filogenetycznie i przebiega w typowy sposób. Doświadczenie tylko aktualizuje to, co jest potencjalnie obecne. Jednak tak nie musi być. Nie jest bowiem wykluczony taki rodzaj podmiotów poznających i dopasowanych do nich okoliczności istnienia, w wypadku których poznanie zatrzymywałoby się na poziomie pierwszego pobudzenia i poznające w ten sposób podmioty trwałyby w takim stanie. Stąd widać, że epistemologia próbująca badać ideę poznania, czy rozważać ideę poznania, musi przyjąć, iż mogą istnieć różne rodzaje podstawowego uposażenia epistemicznego oraz różne rodzaje sposobów jego realizacji. Jak można bliżej opisać sytuację pierwszego pobudzenia i pierwszego ujęcia? Jakkolwiek wyglądałaby treść dająca asumpt do pierwszego ujęcia i jakkolwiek byłaby ona zapośredniczona przez łańcuchy przyczynowe w inny sposób, to aby mógł dojść do skutku pierwszy akt poznania, podmiot musi przyjąć pierwszą treść, zachowując własną tożsamość. Nie chodzi przy tym o przyjęcie pierwszej treści w sensie styczności przestrzennej lub przestrzennego przenikania, bo treść pierwszego pobudzenia i pierwszego ujęcia może być treścią pozafizyczną. Na przykład taką treścią, że istnieją liczby parzyste i nieparzyste. Lub faustowską treścią, również duchowi coś do pojęć zdolne i nie. Również jednak kategoria czasu nie musi stanowić składnika pierwszego pobudzenia i pierwszego ujęcia. Po pierwsze dlatego, że istnienie epistemiczne podmiotu mogłoby się wyczerpywać w ciągu trwania w jednym ujęciu, a wtedy czas jako forma aktywności epistemicznej nie wchodziłby w rachunek. Po drugie, gdyby treścią pierwszego ujęcia były wyłącznie treści abstrakcyjne, to ich pozaczasowy charakter nie wymuszałby na podmiocie żadnych dalszych myśli czasowych. Jedno wymaganie musi być jednak spełnione. Podmiot musi być w stanie objąć pierwszą treść, dotknąć jej tak, aby zachować własną tożsamość. Zachowanie tożsamości jest jednak równoznaczne z odróżnieniem siebie od ujętej pierwszej treści poznawczej. Wydaje się, że zdolność do takiego odróżnienia jest jedną z pierwotnych zdolności należących do idei poznania. To znaczy do odróżnienia siebie od treści ujmowanych, dotykanych. Czy zdolność do odróżnienia siebie od ujmowanych treści ma charakter czysto pasywny, zautomatyzowany, czy raczej jest aktywnością, której podmiot niejako uznaje swoje istnienie jako różne od pierwszej treści ujętej? To jest pytanie. Trudno jest to rozstrzygnąć, gdyż zależy to od rodzaju treści pierwszego pobudzenia i pierwszego ujęcia. Gdy tę zdolność będziemy modelowali na przykładzie pierwszego ujęcia w sensie ludzkiej zmysłowości, to wydaje się, że musi ono mieć charakter pasywny. Gdy natomiast tym modelem będą ujęcia zaawansowanych treści abstrakcyjnych, wtedy bardziej naturalnym wydaje się, że dokonuje się ono w sposób aktywny, lecz nie będący na pierwszym planie świadomości. Gdy wydajemy sądy, wtedy rzeczywiście za każdym razem, niejako w ukryciu, uznajemy, że ta treść nie jest nam. Ma to miejsce to, co opisywał Johann Gottlieb Fichte, gdy twierdził, że ja uznaję bycie nie ja. Nie oznacza to żadnego wytwarzania treści przez podmiot, lecz jest to konieczne założenie każdego aktu epistemicznego. Mamy więc pierwszy mechanizm epistemiczny, który należy do idei poznania, a jest nim mianowicie zdolność podmiotu do odbierania pobudzeń oraz do odróżniania siebie od tych pobudzeń. Opisując w ten sposób pierwszy składnik relacji epistemicznej, rozstrzygam problem poznania w ten sposób, że sytuacje, w których podmiot nie byłby istotą świadomą,
nie byłyby sytuacjami, gdzie sensownie można mówić o poznawaniu czy o poznaniu, a więc ani robot adaptacyjnie zachowujący się w swoim środowisku na podstawie odbieranych danych, ani rakieta omijająca przeszkody i zmierzająca w ten sposób do celu nie byłyby istotami poznającymi. To jest trudna kwestia, bo niektórzy się uprą mocno, że nie, a oni tak. Tam to też są w szerokim sensie, to są też istoty poznające. Zdolny do poznawania podmiot jest czymś, co jest świadome siebie, ale też należy do niego jego własny strumień świadomości, danych, przypomnienia oraz antycypowanych oczekiwań. Gdyby nie istniała struktura rozciągającego się w czasie strumienia świadomości, wtedy pierwotna sytuacja epistemiczna mogłaby dać do skutku. Lecz poznający podmiot żyłby w ciągłej, jak można by powiedzieć, jedynej teraźniejszości, której stałą treścią byłaby treść pierwszego ujęcia. Ujawnia się problem dwóch pojęć świadomości. Świadomość musi być jednocześnie interpretowana jako struktura rozciągniętego w czasie strumienia świadomości oraz jako świadomość podmiotu tego strumienia. A ta świadomość, czy świadomość podmiotu tego strumienia, nie może z kolei mieć znowu postaci strumienia. Pojęcie podmiotu w relacji epistemicznej traktuje tutaj jako pojęcie różne od pojęcia umysłu. Umysł jest pewnym systemem reprezentacji, które mogą odnosić do światów o bardzo różnej strukturze, włączając to światy, które składałyby się z jednej niezmieniającej się reprezentacji. Rodzaj reprezentowania byłby zależny od treści reprezentowanych, inaczej byłoby w tym wypadku reprezentacji naocznych, które dokonują się w czasie i przestrzeni, inaczej zaś w odniesieniu do reprezentacji abstrakcyjnych, które znamy. Reprezentacje czysto abstrakcyjne mogłyby realizować się bez całego świata zmysłowego. Ja sobie wyobrażam, że ja nie mówię, myślę o matematyce, to ani nigdy nie widzieliśmy, znaczy nie było doświadczenia świata zmysłowego, ale mogą przetwarzać ideę na przykład przestrzeni wielowymiarowej. Reprezentacje czysto abstrakcyjne mogłyby realizować się bez całego świata zmysłowego. Jednak zarówno w jednym, w tym zmysłowej wersji, jak i w drugim przypadku musiałby istnieć podmiot jako inteligencja. To znaczy, jako tożsama ze sobą jedność, będąca w stanie ująć te reprezentacje i je, te reprezentacje jakoś rozumieć. Podmiotu w sensie tu stosowanym nie należy interpretować jako ja. Wyraz ja może wskazywać na różne stany rzeczy. Może tu chodzić o ja biologiczne, czyli o moje aktualne ciało, o ja psychiczne, jako zbiór cech psychicznych charakterystycznych dla danego indywiduum, o ja społeczne, oznaczające rolę społeczną spełnianą przez określonego człowieka, lub o ja duchowe, czyli o taki aspekt podmiotu, który odnosi się do różnych skomplikowanych treści, jakimi są wartości, śmierć czy życie duchowe. Pojęcie podmiotu poznającego jest założone we wszystkich tych pojęciach ja. Jak również można pomyśleć o takich podmiotach poznających, które nie są ani ja psychicznymi w naszym ludzkim sensie, nie są ja społecznymi, powiedzmy podmioty solipsystyczne, ani też ja duchowymi w naszym ludzkim sensie duchowości. Podmiot w relacji epistemicznej musi być inteligencją, to znaczy jednością zdolną do jakiejś postaci rozumienia, lecz nie musi być ja w żadnym z powyżej przedstawionych znaczeń. Użyte powyżej sformułowanie, że podmiot, nawet istniejąc w pierwotnej epistemicznej ciemności, musi już być inteligencją, zdolną do ujmowania treści, do ich jakiegoś rozumienia, ukazuje bardzo istotny dla całości tych rozważań problem relacji pomiędzy pojęciem zdolności lub władzy z jednej strony, a pojęciem uczenia się z drugiej. Jeżeli kategorie i treści epistemiczne są wyłącznie nadbudowane nad tym, co fizyczne i organiczne, nie są zaś transformacją tego, co fizycznie i organiczne, to stąd musi wynikać, że nie istnieje żadna droga, która pozwalałaby wyprowadzić te elementy z warstw niższych. Należy też pamiętać, że warstwy podbudowujące go w ogóle mogą nie istnieć, albo mogą istnieć, lecz mieć inny charakter niż warstwa fizyczna i organiczna. Jeżeli podstawowe zdolności epistemiczne mają taki właśnie charakter, to nie istnieje żaden sposób, który mógłby ukazać, jak powstaje sam podmiot oraz jego podstawowe zdolności lub władze.
Każde uczenie się czegoś można zinterpretować jako aktualizację określonej zdolności, którą uczący się posiada, zanim zacznie się proces uczenia. Tak więc posiadanie takich zdolności, zdolności fundamentalnych, jak zdolność odróżniania siebie od przyjmowanych treści, czy zdolność do rozumienia tych treści, te rzeczy muszą zostać założone. W tym kontekście dadzą się wysunąć trzy zasadnicze hipotezy. Pierwsza z nich, hipoteza ewolucyjna, odnosi się do podmiotów takich, jakimi jesteśmy my ludzie. Stwierdza ona, że nasze zdolności poznawcze pojawiły się na pewnym etapie przekształceń żywych organizmów. Jednak ta hipoteza musi uznać fakt, że kategorie i treści epistemiczne nie dadzą się zredukować do warstwy fizycznej i biologicznej. A stąd pojawienie się kategorii epistemicznych oraz treści z nimi związanych musiało być skokowe. Musiała pojawić się nowa jakość. Druga hipoteza głosi, że zdolności epistemiczne są tak zwanymi własnościami energetycznymi, czyli własnościami wprawdzie pochodnymi od warstwy fizycznej i biologicznej, lecz do niej niesprowadzalnymi. W tym drugim wypadku, w odróżnieniu od podejścia ewolucyjnego, nie będzie poszukiwało się żadnej ciągłości z innymi formami organicznymi niż organizm ludzki, lecz będzie się twierdziło, że mamy tu do czynienia z czymś nieprzewidywalnym z punktu widzenia czysto materialnego i z czymś nieredukowalnym do materii i własności, a więc ze swoistym wykwitem, taką wykwitem, fluorescencją materii. Aby jednak oba jednak podejścia muszą uznać, że podmiot w relacji epistemicznej musi z góry dysponować władzami lub zdolnościami, które są tylko aktualizowane przez pierwsze pobudzenie i pierwsze ujęcie. Nawet jednak z punktu widzenia trzeciej hipotezy teistycznej, w której Bóg jest odpowiedzialny za zaistnienie podmiotu i jego zdolności, trzeba uznać, że każda aktywność poznawcza i każde uczenie się zakłada istnienie w podmiocie zbioru podstawowych zdolności, które w procesach poznawania i uczenia są aktualizowane. Podmioty poznające, to jest druga część tego, trochę bardziej szczegółowa, podmioty poznające, jakim jesteśmy, doświadczają świata jako struktury czasowe i przestrzenne. Nawet przedmioty abstrakcyjne, choć same w sobie są nieprzestrzenne i nieczasowe, idea trójkąta wzięta jako idea nie ma wymiaru przestrzennego oraz nie trwa trwaniem w czasie, ani też nie przemija jak proces. Ale nawet jednak przedmioty abstrakcyjne, choć same w sobie są nieprzestrzenne, to jednak nasze doświadczenie tych przedmiotów ma postać czasową. Jesteśmy w stanie myśleć abstrakcyjnie na bardzo wiele tematów, lecz ostatecznie podłoża tego myślenia leżą wyobrażenia przestrzenne albo przestrzenne modele przedmiotów, o których myślimy. Gdy powrócimy do już częściowo opisanej pierwotnej sytuacji epistemicznej, to można ją bliżej zobrazować tak, że podmiot doświadcza wyłącznie pojedynczego wrażenia, pojedynczej danej. W postaci na przykład wrażenia barwy lub wrażenia rozbrzmiewającego dźwięku. Jakimi możliwościami musi dysponować podmiot, aby tego rodzaju stygmatyczne pobudzenie mogło doprowadzić do powstania doświadczenia określonego przedmiotu? Weźmy pod uwagę pojedynczy, rozbrzmiewający dźwięk. Może to być także pojedyncze wrażenie dotykowe, węchowe lub nagle doznany rozbłysk białego światła. Pobudzenia tego rodzaju zostają ujęte w ten sposób, że podmiot odróżnia siebie samego od tego, co jest treścią ujęcia. Rozbrzmiewający dźwięk nie znika jednak momentalnie z świadomości, lecz wraz z jego przemijaniem utrzymuje się świadomość odnosząca się do niego jako do czegoś, co właśnie mija. W ten sposób stygmatyczna świadomość pojedynczego bodźca przekształca się w świadomość, która niejako zatrzymuje to, co właśnie mija. Przekształca się w tak zwaną świadomość przez Husserla retencjonalną. Gdy pojawia się następne pobudzenie, następny dźwięk, to również ją przemija horyzontalnie, to znaczy nie zapada się gwałtownie w obszar nieświadomości, lecz odchodzi wraz ze zmodyfikowaną świadomością swojego przemijania. To następne pobudzenie niejako zahacza swoją retencję o retencję pierwszego dźwięku i tak formuje się retencja retencji. W ten sposób tworzy się ciągłość przemijania i powstaje część fenomenu świadomości czasu.
Gdyby nie istniała tego rodzaju świadomość przemijania, to nawet w aktualnym dźwięku nie moglibyśmy powiedzieć, że rozbrzmiewa w teraźniejszości, gdyż teraźniejszość jest czymś, co zawiera w sobie odniesienie do retencjonalnej przeszłości. Sens teraźniejszości istnieje tylko na tle doświadczenia przeszłości, a doświadczenie to na poziomie elementarnym realizuje się w postaci tej retencjonalnej. Doświadczenie teraźniejszości zawdzięcza swoje istnienie nie tylko retencji, lecz także odniesieniu się do przyszłości. Pojedynczy rozbrzmiewający dźwięk nie tylko jest zatrzymywany przez teraźniejszą świadomość, lecz ta teraźniejsza świadomość niejako ciągle otwiera się na przyszłość, na to, co nadejdzie. Nie jest to zdeterminowana treściowa antycypacja tego, co nadejdzie, lecz jest to tak zwana też w kusylowskim języku protencja, czyli automatyczne otwieranie się na nową daną, nowe pobudzenie, nowe ujęcie. Dopiero na tle retencjonalnego i protencjonalnego charakteru stygmatycznego pobudzenia buduje się świadomość teraźniejszości. Bez tych dwóch elementów mielibyśmy wyłącznie niewyartykułowaną temporalnie świadomość obecności czegoś. Byłoby to życie immanencją chwili. Teraźniejszość wraz z retencją i protencją tworzą pierwszy horyzont świadomości. Jest to jednak horyzont nieposiadający charakteru przedmiotowego. Nie jest on bowiem uświadamiany jako osobny przedmiot lub jako osobna dana. Dopiero pojawienie się aktywności, którymi są przypomnienie i oczekiwanie, doprowadza do uformowania się pierwszego przedmiotowego horyzontu czasowego. Przypomnienie aktualizuje to, co było doświadczane, natomiast oczekiwanie antycypuje to, co nadchodzi. Przypomnienie jest aktywnym zwróceniem się do przeszłości i odsłania, często błędnie, retencjonalnie uporządkowane minione teraźniejszości. Oczekiwanie nie odsłania żadnych treści, lecz je wyłącznie antycypuje jako zdarzenia, które dokonują się w formie następstwa czasowego. Dopiero obie te aktywności łącznie powodują zaistnienie doświadczenia teraźniejszości. Jak zatem widać, wbrew pozorom, świadomość teraźniejszości nie jest świadomością prostą, lecz świadomością bardzo złożoną. Jest to świadomość ciągle dokonującej się syntezy. Aby mogła zaistnieć świadomość teraźniejszości, podmiot musi ciągle uświadamiać sobie zarówno retencjonalne przebijanie, protencjonalne otwieranie się na to, co się zdarzy. Musi też ciągle uświadamiać sobie możliwość odsłaniania tego, co minione za pomocą przypomnień oraz możliwość odnoszenia się do przyszłości w oczekiwaniach. To wszystko musi dokonywać się wraz ze świadomością, że on sam jest czymś różnym zarówno od minionych treści i równorakich doświadczeń, jak również od treści, które dopiero nastąpią. Można to wyrazić tak, że podstawową formą każdego ludzkiego aktu epistemicznego jest świadomość ciągle dokonującej się syntezy czasowej, syntezy pasywnej, czyli retencjonalno-potencjonalnej, z jednej strony, z drugiej natomiast syntezy aktywnej, czyli przypomnieniowej i oczekiwaniowej. Do tego dochodzi świadomość, że syntezy te oraz pochodzące z nich dane są czymś różnym od samego podmiotu. Horyzonty przeszłości i przyszłości odgrywają istotną rolę w powstawaniu pierwotnej świadomości epistemicznej. Choć wiemy, że nasza przeszłość jest skończona, to jednak każdemu aktowi przypomnienia towarzyszy świadomość nieograniczoności czasu przeszłego. To samo dotyczy przyszłości. Choć przypuszczamy, że być może nasza przyszłość epistemiczna, być może, będzie skończona, to świadomość skończoności naszej przyszłości może realizować się tylko na tle świadomości nieograniczoności. Nie chodzi przy tym o to, czy świat jako fizyczny kosmos jest skończony co do swojej przyszłości. Nawet gdyby tak było, to świadomość epistemiczna podmiotu rozciąga się poza fizyczny kosmos. Odnosi się do nieograniczonej przeszłości i przyszłości. Jest to oczywiście potencjalna nieograniczoność, która jest elementem składowym każdego aktu poznawczego. Tak mi wydaje się. Dopiero na jej tle tworzyć się może świadomość przeszłości jako czegoś ograniczonego aktualnym, mnemonicznym doświadczeniem podmiotu i tym doświadczeniem, które będzie jego udziałem w przyszłości.
Struktura syntezy czasowej umożliwia pojawienie się jakiegokolwiek podmiotu dla ludzkiej świadomości, czy to będą rzeczy fizyczne, czy przedmioty abstrakcyjne, na przykład przedmioty matematyczne. One również ujmowane są na tle nieograniczonego czasu co do przeszłości i przyszłości, chociaż same są doświadczane jako niepodlegające przemianom czasowym. Podmiot epistemiczny nie składa się z syntezy czasowej, ani też z żadnych treści, których doświadczy. Synteza czasowa jest czymś, czego on jest w stanie doświadczyć w pewnym sensie. Syntyza czasowa jest czymś, co on jest w stanie przyjąć, w cudzysłowie przyjąć do siebie. Jest w stanie się nią też w cudzysłowie posługiwać. Oczywiście to przy pasywnych, ale przy aktywnej syntezie przypomnieniowej szukamy, przeczytujemy naszą przeszłość. Jeżeli jednak jest w stanie przyjąć do siebie ten rodzaj syntezy, to być może, patrząc czysto spekulatywnie, mógłby przyjąć do siebie inne, równie podstawowe rodzaje syntez, za pomocą których byłby zdolny porządkować różnorakie pobudzenia i treści, a więc mówiąc językiem Kanta, mógłby przyjąć do siebie inne formy nauczności. Inne formy nauczności. Nie można jednak podać choćby nawet najmniejszego przybliżenia, jak mogłyby wyglądać te pozaczasowe rodzaje syntez epistemicznych, lecz przypuszczenie, że takie rodzaje syntez istnieją, nie zawiera w sobie żadnych skutków. Idea poznania nie jest więc ograniczona do tego, co jest poznawane przez nas ludzi w formie, czasu. Dodatkowe uzasadnienie tego stanu rzeczy można znaleźć w obserwacji Kanta, iż podstawowe kategorie, za pomocą których odnosimy się do przedmiotu, są schematyzowane za pomocą schematyzowane przez syntezę czasową. Kant nazywał to transcendentalnym schematyzmem. I tak na przykład kategoria trwającej w czasie rzeczy, a więc kategoria substancji w pewnym sensie, jest dla nas schematyzowana, czyli stosowana do zjawisk zmysłowych w ten sposób, że substancją jest to, co nie zmienia się w zmianach czasowych, a więc to, co trwa w tych zmianach. Kategoria przyczynowości z kolei zawiera również odniesienie do czasu według Kanta, gdyż jest to kategoria koniecznego powiązania tego, co następuje po sobie w czasie. Widać zatem, że bardzo modne dzisiaj tak zwane kauzalne teorie wiedzy polegają na całkowitym pomieszaniu poziomów analizy. Należy tu wskazać, że przyczynowość, rozumiana jako przyczynowość fizyczna, której modele mogą być zderzenia bilardowe, na pewno nie może być podstawowym mechanizmem epistemicznym. Na poziomie języka potocznego trzeba wprawdzie powiedzieć, że widziane przeze mnie drzewo jest przyczyną spostrzegania tego drzewa. Jednak z tego, co zostało dotąd przedstawione, wynika, że aby mógł spostrzegać drzewo jako przedmiot trwający w czasie, musi działać już synteza czasowa. Jej funkcjonowanie umożliwia również to, że określone ciągi zdarzeń czasowych kwalifikujemy jako przyczynny skutek. Powyższa analiza nie rozstrzyga, czy czas jest czymś subiektywnym, a więc należącym wyłącznie do uposażenia podmiotu, czy czymś obiektywnym, co istniałoby nawet wtedy, gdyby nie istniały żadne podmioty dysponujące narzędziem, słowem narzędziem syntezy czasowej. Z drugiej jednak strony, gdy weźmie się pod uwagę, że istnienie doświadczenia czasu wymaga istnienia tak bardzo złożonej świadomości syntetycznej, to trudno jest sobie wyobrazić, czym mógłby być czas bez tego rodzaju syntezy. A więc czym mógłby być czas niejako sam w sobie? Być może taki czas należało pojąć jako następstwo zdarzeń niepodlegających syntezie czasowej, która realizuje się w podmiotach epistemicznych. Samo jednak następstwo zdarzeń nie jest czasem, choć może być tak oczywiście nazwane. Przedstawione rozważania nie rozstrzygają tego zagadnienia. Mówienie o syntezie czasowej jako o źródle czasu zawiera w sobie istotny paradoks. Musimy myśleć w ten sposób, że synteza ta wraz z podmiotem, który ją sobie uświadamia, i której częściowo podlega odbywa się w czasie. Synteza temporalna wraz z wymiarami przeszłości, przyszłości oraz teraźniejszości wydaje się być możliwa tylko w czasie. Co więcej, jeśli tak jest, to można pomyśleć, iż trzy wymiary syntezy czasowej nie są jedynymi wymiarami, które dopuszcza kategoria czasu. Wyobrażenie jednak na przykład superteraźniejszości, subteraźniejszości, superprzeszłości, subprzeszłości
Te wyobrażenia są całkowicie dla nas niedostępne. Ten stan rzeczy przeprowadza do pytania, na czym polega druga elementarna forma doświadczania, którą jest przestrzeń. Od razu można zauważyć, że nie ma analogicznej do formalnej syntezy czasowej, równie formalnej syntezy spacjalnej, dzięki której powstawałoby doświadczenie rozciągłości przestrzennej, tak jak poprzez syntezę czasową powstaje doświadczenie trzech rodzajów rozciągłości czasowej. Istnieje tu jednak inna analogia, polega ona na tym, że należy odróżnić przestrzeń od rozciągłości przestrzennej. Tak jak czas musi być założony jako medium, w którym rozgrywa się synteza czasowa, tak też przestrzeń musi być założona jako medium, w którym realizują się doświadczenia rozciągłości przestrzennej. Obie te kategorie nie dotyczą samego podmiotu epistemicznego, który jako taki nie może zostać pojęty ani jako czasowy, ani jako przestrzenny, lecz może te kategorie względnie formy naoczności do siebie przyjąć, przyjąć i się nimi posługiwać. Jeżeli synteza czasowa jest najbardziej formalną ramą doświadczania, to nasuwa się problem, co jest najbardziej podstawową postacią doświadczania rozciągłości przestrzennej. Inaczej mówiąc, na czym polega elementarne uprzestrzennienie podmiotu epistemicznego? Kant argumentował, że przestrzeń musi być założona, gdy bierzemy pod uwagę elementarne doświadczenia pojedynczych wrażeń zmysłowych. Wrażenia A i B mogą być doświadczane jako jednoczesne tylko wtedy, gdy założymy przestrzeń jako medium, którym są one doświadczane. Bardziej szczegółowo Kant twierdzi, iż doświadczenie wewnętrzne prezentuje nam wyłącznie następstwo, a każde nowe wrażenie jest późniejsze niż jego poprzednie. Ten argument miał wykazać, że przestrzeń jako w cudzysłowie zbiornik, w którym jednocześnie rozpościerają się wrażenia, nie może pochodzić z doświadczenia. Co ostatecznie doprowadziło do tezy, iż przestrzeń jest apriorycznością i subiektywną formą nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że ta część argumentacji Kanta całkowicie przeocza, iż nawet w doświadczeniu wewnętrznym, gdy doświadczamy wyłącznie subiektywnego następstwa poszczególnych wrażeń, które według Kanta nie mogą dać obiektywnej symultaniczności. Wrażenia te są doświadczeniem wewnętrznym. Wrażenia te są doświadczone jako jednostki posiadające rozciągłość przestrzenną. Niezależnie od tego, czy są doświadczane jako jednoczesne lub wyłącznie sukcesywne. Nie da się doświadczać wrażeń zmysłowych, które byłyby całkowicie pozbawione rozciągłości przestrzennej. Stąd należy wyciągnąć wniosek, że rozciągłość przestrzenna jest elementarną daną, którą podmiot epistemiczny jest w stanie do siebie przyjąć. Ludzki aparat fizjologiczny funkcjonuje w ten sposób, że dwuwymiarowy obraz na siatkówce przekształcany jest w obraz trójwymiarowej przestrzeni. Jak realizuje się ten proces? Jest to kwestia, która zaprzątała filozofów, potem też psychologów. Dzisiaj zaś zajmują się nimi tak zwani kognitywiści. Tutaj nie ma większego znaczenia. Tutaj nie ma to większego znaczenia, gdyż owo przekształcenie jest związane ze specyfiką ludzkiego doświadczenia świata. Istotne jest natomiast to, że podmiot relacji epistemicznej jest jednością zdolną do przyjęcia do siebie doświadczenia rozciągłości przestrzennej. Aby jednak coś mogło być doświadczane jako posiadające rozciągłość przestrzenną, musi być założona przestrzeń jako medium, w którym istnieje doświadczenie rozciągłości. A obiektywnie patrząc, jako medium, w którym istnieje rozciągłe przestrzenie przedmiotu. Wydaje się też, że przestrzeń jako medium doświadczania rozciągłości przestrzennej pierwotnie pojawia się w doświadczeniu wewnętrznym i nie jest związana wyłącznie z doświadczeniem wrażeń zmysłowych. W świetle dotychczas przedstawionych rozważań możliwy jest taki podmiot epistemiczny, który przetwarzałby wyłącznie myśli o abstrakcyjnych przedmiotach. Dla większej obrazowości przyjmijmy, że byłby to podmiot, który nigdy nie doświadczałby świata przestrzennego z górami i dolinami na tle widnokręgu. Lecz przetwarzałby wyłącznie myśli na temat różnych przestrzeni matematycznych.
taki niecielesny, poza przestrzenią podmiot mógłby jednak koncentrować swoją uwagę na jednej treści i przez to odchodzić od zauważania innej treści. Zbliżanie się za pomocą koncentracji uwagi do jednej treści i oddalanie się od innych jest procesem quasi przestrzennym. A inaczej mówiąc, jest pierwszym uprzestrzenieniem podmiotu epistemicznego. To samo również dotyczy kantowskiego subiektywnego następstwa wrażeń. Również i w takim wypadku można byłoby w ramach wyłącznie doświadczenia wewnętrznego zbliżać się, w cudzysłowie, i oddalać się do czysto subiektywnego, oddalać się od czysto subiektywnego następstwa wrażeń, w cudzysłowie. Ostatni akapit. Te elementarne uprzestrzenienie podmiotu epistemicznego, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do syntezy temporalnej, zakłada przestrzeń jako medium, w którym może się ono dokonywać, a więc zakłada przestrzeń jako medium, w którym mogą realizować się doświadczenia rozciągłości przestrzeni. Czy to będzie rozciągłość pojedynczych danych wrażeniowych, rozbrzmiewającego tonu, rozbłysku białego światła, czy rozciągłość całych obiektów przestrzeni. Analiza ta nie rozstrzyga, czy istnieje przestrzeń obiektywna, przestrzeń sama w sobie, przestrzeń jako osobny przedmiot, w którym realizują się różne rozciągłości. Być może tak jest, a jeśli tak jest, to wtedy należy przyjąć, że zdolność podmiotu epistemicznego do przyjęcia doświadczenia przestrzeni rozciągłości, jeszcze raz, być może tak jest, a jeśli tak jest, to wtedy należy przyjąć, że zdolność podmiotu epistemicznego do przyjęcia doświadczenia przestrzeni rozciągłości odzwierciedla pewien fragment porządku świata, co jednak nie oznacza, że odzwierciedla świat jako to wszystko, co może zostać poznane. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadania pytań. Jeszcze mamy sporo czasu. Jeśli można. Ja chciałem dopytać o pojęcie przyczynowości. Powiedział pan, że pojęcia epistemiczne są pojęciami sui generis, że do idei poznania nie należy poznanie, czy pierwotne to poznanie nie musi być z konieczności przyczynowej, prawda? Tak, powiedziałem. Miał pan tak, ale chciałem właśnie dopytać o to pojęcie przyczyny konkretnie. Miał pan myśli tylko przyczynowość fizyczną, to jest taka wysokogatunkowa, powiedzmy sobie, no generatywna, taka, że A powoduje B, tak jak na przykład przekazywanie nie wiem, energii. A czy zgodziłby się pan na słabsze rozumienia przyczynowości? Na przykład kontrfaktyczne, tak jak superweniencja. Także bez A nie byłoby B. W tym sensie, w takim rozumieniu przyczyny. Bo w tym sensie podmiot potrzebuje tego czegoś, tej treści poznającej, bo bez niej nie byłoby poznania. Tak? Ona nie generuje, tak jak w przyczynowości fizycznej, ale być może Romana, proszę Państwa, jeżeli zrozumiałem to pytanie, to czy słabsze pojęcie, bo tam było dużo takiego opinia, że słabe pojęcie przyczynowości i takie mocniejsze, to kule bilardowe lub jakieś inne wydarzenia, a że superweniencja jest przykładem słabego pojęcia. Ja na razie tylko do tego chcę powiedzieć, ja nie jestem pewny, czy tak jest w intencjach autorów tego pojęcia superweniencji, że to miało być słabe pojęcie. To miało być raczej one-way ticket. Bo to znaczy, że to jest tylko warunkowanie od dołu do góry, prawda? A nie ma żadnego wpływu. I tak chyba nie było rozstrzygnięcia zupełnie, czy to jest słabo, czy mocno. Nie wiem, czy to pan gdzieś jakoś gdzieś ktoś się z tym spotkał, czy to w tej chwili tak ad hoc? Znaczy nie, to wynika z całości, ale chciałem zapytać, czy każdą przyczynowość uważa pan za z konieczności nie należącą do idei poznania? Był taki fragment, oczywiście tylko był dłużej, no Państwo, dobrze, ja wam powiem. Gdybym mówił o panu pojęciu partycypacji, bo z czym skontrastować pojęcie przyczynowości, modelowej, fizycznej przyczynowości? Otóż można z partycypacją w sensie Platona, choć w szerokim sensie, tak jak powiedziałem, w bardziej miękkim, a może i w szerokim sensie, będzie to też przyczynowość, no bo to w końcu te idee są przyczyną. Ale relacja, jak wiadomo, między ideami przez Platona nie została, a umysłem ludzkim nie została określona na jaki rodzaj, to partycypacja, realizacja, egzemplifikacja. Dzisiaj mamy to w filozofii tzw. analitycznej, jak stwierdzimy to słowo egzemplifikacja, jakości idealne czy jakości się egzemplifikują umysłem. No i w tym sensie są przyczynami.
słyszycie, ale wszyscy autorzy, myślę, w większości czują tak na plecach, że ta egzemplifikacja musi mieć jakiś taki inny metafizycznie, czy taki no, charakter niż zderzenia kul bilardowe. Tak mi się przynajmniej wydaje, przez wczucie. To, co mam na myśli, choć w jednym miejscu spotkałem takie mocne podkreślenie, to jest ta ekstrapolarna osoba żura, że właśnie to są zupełnie inne rzeczy, to znaczy ta egzemplifikacja i relacja przyczynowa. Także bym powiedział, że superwenicja tutaj nie pomoże. Znaczy, nie było intencji, jeśli chodzi o superwenicy, ta opozycja słaba, mocna przyczyna. Jeszcze ją mówię w takim razie. Co było o partycypacji i upokoić? Raz o partycypacji, a raz o zrozumieniu bądź o ujęciu, rozumiejącym ujęciu, że to jest ten warunek konieczny poznania, że ta przyczynowość tutaj formuje coś tam w naszych mózgach, mogą jakieś informacje przenosić, ale jak nie ma tego ujęcia rozumiejącego, to nie ma poznania. Teraz pytanie jest takie, czy można coś bardziej wyjaśniowego powiedzieć o samym akcie zrozumienia? Nie można, proszę pana. Ja bym chciał jakoś rozerwać jeszcze. Znaczy, trochę może. Wydaje mi się, że a nigdzie nie spotkałem się tego oczywiście nie z hermeneutyką, jest wielu, bo tam się słowo rozumienie, co drugie się pojawia. Ale ja próbowałem tak, w pewnym tekście starałem się jakoś to wyjaśnić, co to jest, czym jest to mistyczne niemalże rozumienie. Znaczy jest to widzenie relacji pomiędzy różnymi treściami, czy zdolność do widzenia relacji pomiędzy bardzo różnymi treściami. I oczywiście zamieniamy słowo rozumienie na zdolność do widzenia relacji pomiędzy różnymi treściami. Oczywiście jako treści traktujemy i treści matematycznej, taką treść na ten stół jest prostokątny, czyli że jest jasnobrązowy, czy coś takiego. Ale więcej poza taką eksplikacją pojęcia rozumienia nic nie osiąga. Chciałbym rozłożyć na jeszcze bardziej elementy. Wiem, że można bardzo wiele rzeczy rozumieć, zniuansowanych. Mieliśmy te przykłady, prawda, z implikaturą, z Grajsem, z tym wszystkim. Przecież jaką zdolność do subtelnego uchwytywania i rozumienia tych wszystkich rzeczy z zdolnością dysponujemy jako podmioty. Od razu rozumiemy, śmiejemy się, bo to jest błyskawiczne. Nie chodzi mi o tempo, ale a strasznie zniuansowane. Straszliwe zniuansowane. Oczywiście, ale to nie dotyczy tylko takich rzeczy wielozaczności językowej. Dotyczy tego, że gdy uprawiamy matematykę, jesteśmy bardzo dobrymi matematykami. No to właśnie staramy się zrozumieć pewne, bo wysiłku dokonujemy, jakie są powiązania między jedną treścią, a drugą treścią. Jakoś nie wyjdę poza to. Widzenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami treści, ale to trzeba powiedzieć dodać bardzo subtelnych powiązań, czy bardzo zniuansowanych, czy wielopoziomowych, czy wieloaspektowych. No to takie. A jak wygląda ta pierwotność epistemiczna dla podmiotu, który ma czasowo nieskończoną przeszłość? Bo pan profesor mówił trochę o tym, jakby dla czasowego podmiotu to mogłoby wyglądać, jak dla nas, a ktoś, kto ma nieskończoną przeszłość. Znaczy ten podmiot, to już dwie rzeczy, ten podmiot sam jest podmiotem w pewnym aspekcie skończonym, bo nie mamy innego sposobu nazywania, ale jednocześnie ma nieskończoną przeszłość, tak by pan to rozumiał. I teraz pytanie dotyczy czego, co dla niego byłoby pierwotne epistemicznie. Ja może trochę powiedzieć, że nie uchwytuję intencji, ale powiem tak, jak tę intencję uchwytuję. Otóż wydaje się, że wszystko powtórzyłoby się w tym aspekcie, co teraz powiedziałem. To znaczy on musiałby te elementarne rzeczy posiadać. No. Czyli to, że nie ma pierwszego momentu, nie ma znaczenia żadnego. Z pierwszego momentu czasowego istnienia podmiotu. No nie ma. Nie ma. Bo to jest. Nie wiem, bo. Znaczy, może tak powiem. Ja powiedziałem na początku, samym jeszcze zacząłem czytać ten tekst, że chodzi o jakieś przeciwstawienie się refrenowi, wiedza to jest prawdziwy i odpowiednio
uzasadnione przekonanie. Czyli wyciągnięcie do takich bardzo skomplikowanych rzeczy, tajemniczych, właśnie jak wiem, że jest pojęcie podmiotu, pojęcie elementarnej sytuacji poznawczej. I to wszystko, co Państwo już usłyszeliście, to była próba. Ja bym chciał to ładniej zrobić, lepiej, bardziej i więcej możliwości wziąć pod uwagę. Ale na razie to jest takie, jakie jest. To tak leży sobie właśnie w przeszłości. I widać, jakie. Mam nadzieję, właśnie, to jest, mam nadzieję, że po takim wykładzie, czy po takim referacie, że Państwo jakoś taką intuicję nabierzecie, że idea poznania jest tajemniczą ideą. To znaczy, że ten schemacie wiedza to jest prawdziwe uzasadnione przekonanie, że to jest. To nie jest fałszywe, jak nie śmierzę, ale że ta idea poznania jest. I Roman Ingarden, Władca Teorii Poznania, jego starożytny tekst, zapis 70, zaczyna od tego, co należy do idei poznania. Co należy do idei poznania, tak? Ingarden. I potem niestety nie rozwija tego, niestety. Bo potem przychodzi do polemiki z psychofizjologiczną teorią poznania i cała rzecz się kończy oczywiście na 400 gęstych stronach polemiki. A, żeby choć trochę dalej poprowadził to, to tak szkoda, że to nie zrobił, tą ideę poznania, o co w tym chodzi, prawda? I pomijamy pogląd nieskończony, czyli Bóg, który jest, czy wiadomo, ale oczywiście może być to intelektus, archetypus, kantarz, to może być jako eksperyment myślowy, to nie jest Bóg, którego to wszystko w ramach eksperymentu myślowego można umieścić, czyli no przyjmijmy, że ale, po drogi, to wszystko jest. Co należy do idei poznania? Bo pogląd nieskończony nam strasznie rozwala tę ideę od razu, nie wiemy co z tym zrobić. Na przykład on żadnego powodzenia z zewnątrz nie potrzebuje. To od razu widać przez swoje problemy. Natomiast wszystkie skończone podmioty, no takie, no to potrzebują to pobudzenie z zewnątrz. Czyli to z zewnątrz jest umowne, co to jest to zewnątrz. I tak dalej. To strasznie trudne się robi. Nie wiadomo jak to, jak tym ruszać tym całym obiektem. I taka, że to jest strasznie trudna rzecz, ja tak żołnierzy i tak. Chociaż to. No więc to jest próba zrozumienia, co to jest poznanie. Czy to jest wiedza. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę jeszcze jedno, że czynność, że ja taki czynnościowo, metafizyczny aspekt biorę, a że pojęcie wiedzy, to jest to prawdziwe uzasadnione przekonanie, to jest aspekt rezultatu i uzasadniania, pojęcie uzasadnienia. To nie jest takie proste, że ja pomyliłem pojęcie poznania z pojęciem wiedzy. To nie jest takie proste, bo oczywiście te wszystkie rzeczy dotyczące uzasadniania i tak dalej są założone w tym pojęciu wiedzy. One tam gdzieś żyją pod spodem. Czym jest ten czym jest to coś, co jest zdolne do uzasadniania przekonań? Czym jest to coś? No tak powiem. No tak, się zgłaszają. Proszę może pan... Znaczy, bo jeśli ja dobrze rozumiem, to chodzi o podmiot w takim stanie, tak pierwotnym, to znaczy jeszcze przed jakimkolwiek pobudzeniem. I jeśli dobrze rozumiem, to ten podmiot nie ma też wyzdecydowanych jeszcze kategorii. Tak, to znaczy, proszę Państwa, ja powiem łatwo na to pytanie, nie będę tu bo odpowiadał. Znaczy, to jest bardzo trudne, bo proszę zobaczyć, o co tu chodziło. Chodziło o taką rzecz, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której jeszcze nic nie ma, ta pierwotna ekstremiczna ciemność, ale jednocześnie tam wiele musi być założone, bo ten podmiot, żeby on się nie wygeneruje z żadnych elementów. Właśnie, ale to w takim razie chciałbym spytać, w jakim sensie ten podmiot istnieje? Znaczy, co się przez to rozumie, że ten podmiot istnieje? To nie jest rozstrzygane w tym dyskursie. To nie jest podmiot, który istnieje realnie, idealnie, intencjonalnie, jak znamy te sposoby modli istnienia, prawda? Sposoby istnienia. Tutaj to jest pominięte, bo chodzi o to, co jest założone, żeby w ogóle powiedzieć o jakiejś istności, o jakimś bycie, że jest podmiotem poznania, potencjalnym podmiotem poznania. Otóż to jest, dlatego to mówienie o tej pierwotnej epistemicznej ciemności takie dziwne, to znaczy, bo wszystko nie ma ani istnienia realnego, nie wiemy, czy jest, ani istnienia realnego jakiegoś stosowania, ani nie ma nic, co znamy z filozofii, z nim. Ale musimy, że jest to coś różnego od nich, czy to jest, istnieje, jak istnieje, to jest. Znaczy, nie umiem tego inaczej powiedzieć. O to, w jakim sensie można sensownie mówić o istnieniu w momencie, kiedy jeszcze nie ma żadnych kategorii? To nie jest problem, ja wiem, to tak się daje,
Nie może, w sensie dyskursu epistemologicznego, które się rozumie, nie można. Ale można dokonać takiej abstrakcji, odciąć te sprawy epistemologiczne. Nie wiemy, nie możemy mówić, nie wolno by nam było mówić, gdy nie ma kary. Ale my sobie to zrobimy. Prawda? Sobie to zrobimy. Nie, bo możemy sobie, ale możemy sobie wyobrazić, co jest jeszcze, co jest u podłoża. Ktoś mówi, ja transcendentalny pusełek, czy może takie zwrócę uwagę, ja transcendentalny pusełek, ja transcendentalny kanta, znamy to wyrażonko od pierwszego kursu filozofii. No i czy to jest to samo, co tutaj? I tak i nie. Ja jest założone w każdym akcie poznania, jak mówił Kant, prawda? Ja, używając terminu ja, więc podmiot użyję słowa, jak to jest. Ale tam muszę zwrócić uwagę, że te syntezy kantowskie, potem te syntezy husserlowskie, bo już jeszcze ja Husserl na ten temat napisał, w tych nieopublikowanych rzeczach, nie niestworzonej ilości karty. A wszędzie to ja było założone to raz. Błąd, wydaje mi się, Husserla polegał, błąd, ja nie chcę. On to proszę nie zmienić. Błąd, że on pojmował to ja będące rezultatem redukcji, to miałem redukcji, ale pokoje, jako tak zwane czyste ja, że tam nic nie ma. Potem dopiero zaczął mówić o własnościach habitualnych, które jakoś mu przystrzymują. Zobaczył, że ja poznające nie może być czyste, bo co to w ogóle to jest nonsens. No. Czyste ja poznające. To był jakiś taki atom, który żadnej zdolności, a zwłaszcza zdolności do rozumienia by nie posiadał. No przecież to nie byłoby w ogóle ja poznający. Jak może? Co to właściwie jest to czyste ja? Tego nigdy z tego, co moja wiedza o celu, rzeczy są ciągle wydawane, jeszcze już kończy się ta seria Husserliana, ale nigdy Husserl takiej bardziej systematycznej metafizyczno metafizyczną takiej. Proszę bardzo, ja to mówię. Pytanie, jakie bardziej techniczne do tego wątku, bo pan minister tak naprawdę ten wątek właśnie tego naszej czasu husserlowskie. Tutaj pojawiły się pojęcie kontencji i retencji i pojęcie teraz. Chciałam się dopytać, bo o ile rozumiem to pojęcie protencji i retencji i tej granicy, która jest jakimś abstraktem, jakimś sztucznym, to nie jest już faktycznie doświadczone, to jest taka impresja. Natomiast pojęcie teraz to jest coś, co ogarnia zawsze protencję i retencję, prawda? Tak. A tutaj miałam wrażenie, że czasami pojawiało się pojęcie teraz jako czegoś trzeciego wobec protencji i retencji. No ale nie da się chyba inaczej tego powiedzieć, to znaczy, że jest świadomość praimpresji, pani użyła tego sławnego urimpression, prawda, bo to niemiecku tak jest. Praimpresji, też tak po prostu zaczęło tłumaczyć, praimpresji i retencji, która jest już różnym od tej praimpresji. Tak, ale praimpresja jest jakby czymś abstrakcyjnym, to nie jest coś, co jest faktycznie doświadczane przez nikogo. No nie jest, nie jest, to zgadzamy się, tak, ale nie da się inaczej o tym mówić. Trzeba powiedzieć, że istnieje. No bo to ja. Wtedy można powiedzieć zawsze, jeżeli mówimy o protencji i retencji, mówić o praimpresji, zaznaczać, że mówiąc o teraz, zawsze będziemy mieć na myśli tę całość, bo właśnie ta całość. Całość, to paczkę całą. Tą całą paczkę, bo ta czasowość, czy to narzędzie nasze syntezowania czasu, to jest właśnie ta otwartość i w jedną stronę i w drugą, prawda? Dobrze, że pani to porusza, bo ja chciałem podkreślić taki moment. Pierwszy moment, że użyłem tutaj husserlowskich pojęć. Ja państwa proszę, nie wierzcie, że to jest podpisanie się pod... gdzie ja nie jestem przeciwnikiem husserla, nie. Tylko, że ja jakiś husernizm tu ułożę. Ja tego użyłem jako pojęć, no, elementarny i wydaje się bardzo trafny. Jakie dalsze spekulacje na temat czasu, z którego mogą wynikać i jak teorie czasu, to wszystko tutaj nie jest rozstrzygnięte. To jest ta jedna sprawa. I druga sprawa, którą chciałem podkreślić, też tam było, że te rzeczy nie da się pojąć kauzalnie. Jeżeli modelem kauzalności to pojęcie syntezy, bo tu jest wyjściowo przeciwstawione pojęcie syntezy w pojęciu przyczynowości, no to nie tylko partycypacji. Otóż wydaje się, że nie istnieje żaden sposób pojęcia tego rodzaju rzeczy, jako jest synteza czasowa na tym poziomie retencjonalnym, w kategoriach kauzalnych. Czyli nie istnieje. I że jest to jakiś odrębny rodzaj warunkowania. Tylko tak można powiedzieć. Inny niż warunkowanie czysto fizyczne. Czysto, żeby przynajmniej wiadomo, że to gwiazdy, atomy, kule regularne i tak dalej. No, nie wiem. No, tak, proszę bardzo, bo ja tak te rzeczy chciałem podkreślić. Najpierw zlokalizuję to swoje pytanie. Tam był taki moment, w tekście o trzech hipotezach. A,
tego, że muszą istnieć fundamentalne zdolności epistemiczne i potem były trzy hipotezy, które proponują pewne wyjaśnienia tego faktu. I odnośnie do hipotezy teistycznej chciałbym takie zadać pytanie, może naiwne, czy ta hipoteza ma tutaj konsekwencje metafizyczne. To znaczy, że jeżeli ma być poznanie, to Bóg musiał stworzyć inteligencję. Była to taka figura myślowa, częściowo wcale nie jest figurą myślową, gdzieś ukryta w tym tekście, ale gdzieś w mojej świadomości obecna. Mianowicie, że jeżeli istnienie inteligencji w tym sensie nie jest niewytłumaczalne przez żadne kategorie, znaczy i kategorie epistemiczne plus inteligencja i rozumienie są to nie ma nie. Czy tylko kategorie fizyczne, organiczne, takie jakiekolwiek. To nawet powiedzenie, że to jest fluorescencja, że to są wyki, te emergentne wyki, to jest takie właśnie zaklęcie. No być może, ale właśnie, że jedynie Bóg, znaczy istota jakoś, no, dysponująca tak, no, niepojętymi dla nas możliwościami stwarzania, nie chodzi o tworzenie, że stworzył jedno ziarnko piasku, tylko stwarzania syntez czasowych, no takie rzeczy, no, czasu. W tym sensie studiuję, że tak, tu jest, ale nie chciałem tego tutaj, bo to nie jest to zajęcie, żeby to oceniać z tego punktu widzenia. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to bardzo trudne byłoby stworzenie właśnie takich rzeczy, wymyślenie pierwsze, a drugie to nie jest stworzenie, bo myślę, jak chcę wyprowadzić stworzenie głowy, no zwyczajnie, byłaby z zaświadczeniem, pan gwiazdki, prawda, mieścił i kule, ziemsko i planety, bo ustawiam to wszystko, tam anioły coś poprawiali trochę, bo podredusowali, bo jak sobie to jest znaczy, że było pusto, a potem się pojawiło przestrzeni, ale tu są stworzone te niesłychane, czy tym teistycznym podejściu niesłychane rzeczy. Między nimi jest tym za czasem. Czyli to miałoby taką rangę konieczności. To znaczy, to wnioskowanie takie, że skoro istnieje inteligencja, to można stąd wnioskować. No, wnioskowanie z rozumu ludzkiego, można było o istnieniu Boga, nie było takie, to nie jest nowy pomysł. Nie. To znaczy, no tutaj chociażby augustyńskie, że jeżeli rozum ludzki jest zdolny do rozumienia, to konieczny, tak dalej. Tu jest trochę inaczej ułożone. No, Husserla na przykład, który był przewoływany, zupełnie nie ma rozważań na temat ewolucjonizmu, materializmu, emergentyzmu, czy całej paszki, które my dzisiaj pływamy, prawda, od urodzenia filozoficznego, od filozoficznych narodzin. Husserla to w ogóle nie punkt widzenia, no wszystko ten świadomościowy punkt widzenia, który wywalił całą naukę, wyrzucił wszystko na zewnątrz i została mu świadomość. I on tylko chciał się tym zajmować, tą analizą. Dla mnie te problemy były zupełnie wtórne. Ten idealizm. Idealizm jego w pewnym sensie, czy redukcjonizm, czy oparcie się na redukcji pracownika. I to był prawo potem zaznać. Wszyscy, którzy byli naturalistami, tego powiedzieli, obrazili się na niego, na redukcję, na to wszystko powiedzieli, że to trzeba Heidegger, to trzeba uświadomić to ja, że on tam nie jest, on tam poza światowe. No, a potem upierał się wszystko. Do śmierci. Wczoraj na wykładzie Marcina Iwańskiego padło coś takiego, że być może tylko kilka razy w życiu dokonujemy aktów wolnego wyboru i to jest takie, powiedzmy, słabe pojęcie wolności. Być może, co pan profesor, na coś takiego, że można by pomyśleć takie pojęcie poznania, że też być może kilka razy w życiu dokonujemy aktu poznania tak naprawdę. Ja przez taki akt poznania rozumiem na przykład okrzyk Archimedesa Eureka, kiedy odkrył pewną zależność, pewne prawo. I takich aktów poznania w dziejach ludzkiej wiedzy można by znaleźć trochę, prawda? Ale czy w jednostkowym życiu dokonujemy wielu takich aktów poznania? Raczej nie. Tutaj akt poznania byłby odkryciem czegoś zupełnie nowego. Reszta to jest przetwarzanie informacji, po prostu. Przetwarzanie bodźców jakichś, co pan profesor na to? Znaczy nie, ja bym tak nie powiedział, dlatego że to było, co państwo usłyszeliście, strasznie szeroko zamierzone. To było zamierzone tak, że miało dotyczyć właśnie stygmatycznych pobudzeń, tylko że jakiś dźwięk plum na nich
wchodzimy po fortepianie, blue robimy, prawda? I to miało dotyczyć, i że to też jest sytuacja epistemiczna, prawda? Jakiego wielkich odkryć, tak jak pan mówi, jak Eureka. Ja się w jednym aspekcie zgodzę, ale myślę, że takiego, którego pan się w tym momencie nawet tutaj nie spodziewa. Mianowicie poznanie, czy znaczy rzeczywiście w tym sensie rzadki, to ma pan rację, że on, no, że jest rezultatem jakiegoś, nie da się wyprowadzić ani z tych syntez czasowych, ani z tych informacji, ani z tego, tego on przychodzi. Nagle widzimy powiązanie czegoś z czymś i nie wiadomo, bo widzimy, no, tak jak odsłania się to poznanie. Zresztą to poznawanie, jak się dobrze na, wysilisz, to na pewno odkryjesz. Otóż często ilu myślało i nic nie wymyśliło, prawda? I że to jest z zewnątrz, to jest jeszcze jeden aspekt tego, bo mam poruszył sprawę heurystyki, nazwijmy to, heurystyki, wglądów takich istotnych, a one też z zewnątrz przychodzą, nie wychodzą z podmiotu, prawda? Ten podmiot jest tylko zdolny do rozumienia tego, co otrzymuje. Nawet w tej wiele wiesz. Ja tam. To może ja jedną uwagę, a drugie pytanie. No, jeśli chodzi o Wedo, to nie rozumiem tego, co pan powiedział. Persa, bo pewna być może analogia tej sytuacji pierwotnie epistemicznej, którą mówił pan profesor. Wciąż taką opisną opowieść, że to była taka sytuacja pierwotności epistemicznej, gdy Adam po raz pierwszy otworzył oczy, zanim jeszcze dokonał jakiegokolwiek rozróżnienia, czyli na ja, nie ja. To była ta pierwotność. I Persa mówił, że my to stajemy z granicy. Na granicy dyskursu nie możemy już nic powiedzieć. To jest ta pierwotność, że ona jest jakoś obecna, abstrakcyjnie możemy odróżnić w doświadczeniach, ale nic ani na ten temat nie możemy już prawie świadomie. To jest już koniec. I to jest taka wątpliwość, czy dyskurs jest uzasadniony, tak, po kantowsku, czy my tu mamy pewną intuicję, żeby wypełnić pojęcia. To jest raz. Druga rzecz jest związana z pojęciem samego ujęcia. Bo jak rozumiem, ono zostało tak. Nie było analizy, tam trochę było, ja tam nie pokuję. Ale z tym pojęciem, mianowicie ujęcia i w ogóle materii aktu, jest problem i ustawiali w ogóle u fenomenologów, bo nie bardzo wiadomo, czym to jest. No, mówi się o jakiejś, powiedzmy, odpowiedniości o konstytucji sensu, odpowiedniości między wspólnikami materii a przedmiotu, prawda? Ale moja uwaga jest mianowicie taka, że mamy to pierwsze, elementarne, pierwotne ujęcie, to ono nie może być atomowe, to nie może być tak jak... Mówienie o aktach sprzyja jednostkowości, to robić kontinuum. Jako tak, ono nie może być atomowe. Prawda? Jeśli to mają być jakieś komponenty tej materii, potem to zmierzało do tego kierunku językowym tej materii. Już od Blaustein, tak nawiązując do Hillera, interpretował materię aktu. To musi być zawieszone w jakimś, czy to nie musi być zawieszone, że w ogóle ujęcie mogło mieć miejsce, to nie musi się do czegoś odwołać. Jeśli ujmuję coś jako własność czego, to muszę mieć pojęcie własności, to muszę mieć pojęcie jakiegoś środowiska, muszę mieć medium reprezentacji. I cały system na przykład nie wiedzy, prawda? Nie jeszcze tej pracy semantycznej, ale jakiejkolwiek treści. I w tym sensie, czy jest tak, że na przykład pierwszy akt ujęcia, on by współgenerował ten cały system, czy musiałby go raczej założyć? Dobra, ja odpowiem tak jak... No i mówię, ja chciałem powiedzieć, jak rozumiem te rzeczy. Ja się zgadzam z pierwszą sprawą, że to są graniczne rzeczy. Ale czyli ja się nie zgadzam jakoś, może to wiadomo, że to słuszne, że nie zgadzam się, że nie da się nic na ten temat powiedzieć, bo wysłuchajcie państwo 45 minut mówienia i chyba to na nie na temat mówił, bo nie dotarł do tej granicy. No, wydaje się, że można coś tam powiedzieć. Natomiast tutaj ta druga sprawa. W tekście, który państwo słyszeliście, było obiecywane więcej, a było mniej. Znaczy, to było obiecane, jest to sławne, które św. Tomasza między innymi pojęcie simplex apprehensio, czyli proste ujęcie. Czyli próba analizy tego, na czym elementarne ujęcie epistemiczne, poznawcze polega, które nie zakłada jeszcze, które zakłada jak najmniej. Albo inaczej, nawet złożone sytuacje, powiedzmy, myślę o idei trójkąta. Czy widzę, słyszę plum rozbrzmiewające, czy uchwytuję jakąś inną treść. Że tu, w tych różnych treściach, można wydzielić z nich z pomocą odsuwania w abstrakcji to, co należy, to co elementarne. A tym, co elementarne, jest na przykład to, że podmiot musi się odróżnić od treści, które mówimy. Obojętnie, czy to będzie taka treść, bo ja wiem, że trójkąty są figurami, które wyrośnie, czy że
A jakiś inny przykład, żeby wziąć jakikolwiek na dzień Boży. Więc można we wszystkich tych sytuacjach, mniej złożonych, prostych, tak dalej, wyróżnić to, co jest rzeczywiście elementarne, to, co jest założone. A do tego założenia należy tożsamość, posiadanie własnej tożsamości przez podmiot i zdolność do odróżniania się, ja nie mówię, tylko to, i zdolność do odróżnienia się pasywnego bądź aktywnego, to znaczy za pomocą od jakichkolwiek treści, które on mówi. Jeśli tego nie ma, to nie ma poznania. Rakieta zmierzająca do celu nie ma, która ma procesor i tam ma sobie w kolumnie i omija tam gdzieś na pustyni, kochamy, omija te różne rzeczy, to nie poznaje. To będzie jednak poznanie. Tu jest granica nieprzekonywalności, bo jeżeli ktoś się uprze, to rzeczywiście nie ma, żeby w tym argumentu powiedzieć, że rakieta nie poznaje. Ona poznaje, bo orientuje się adaptacyjnie w środowisku. I to wystarczy, żeby dla pojęcia poznania świadomość istnienia podmiotu, który się odróżni i ma zdolność do wyróżnienia od poznanych treści, jest zupełnie niepotrzebna. Teraz syntezy czasowe, ta świadomość czasu, to wszystko nie musi. I nawet jego kogoś nie ma tego. Ale ja bym chciał właśnie to zrobić. W sensie to, co Pan powiedział, wątpliwość polega na tym, że czy to pojęcie elementarnej, prostej intuicji, czy ono jest, on się jest strasznie graniczne. Tak, bo ja nie, jak to uciekłem, simplex akwarium, więc to jest fascynujące. Że poznanie jest zawsze złożone. Nie, może tak, ja powiem tak, weźmy jakąkolwiek treść, widzę jakąś treść typu percepcyjnie zmysłowej treści, jakąś rzecz, nie wiem, czy to. I co się dzieje w akcie poznawczym? Ja muszę, to jest ta sytuacja, w której ja muszę niejako dotknąć tej treści, nie rozsypując się, znaczy nie, gdyby ona weszła, to już dawno kiedyś w swojej myśli, że gdyby ona się stała częścią mnie, jako podmiotu, to poznanie byłoby niemożliwe. Bo ja bym nagromadzał różnych rzeczy do siebie, i one by niejako rozsadziły, no nie rozsadziły, one by zlikwidowały w pierwszym ujęciu. W sumie z apetencją byłoby niemożliwe. Ten podmiot musi być czymś zupełnie innym niż wszystko, co fizyczne, bo to już było bardzo mocno podkreślane w tradycji. I to simplex apprehensio dlatego jest tak tajemnicze. Jak ze zwierzętami, ktoś powie. No właśnie, ktoś powie zaraz, bo często jest argument zwierząt. No, kot widzi też. I czy u niego też jest simplex apprehensio i cała ta metafizyka i to wszystko, co otrzyma się tutaj. Otóż wydaje się, że jest pytanie, czy rzeczywiście zwierzęta, gdy nawet najwyższe zwierzęta posiadają to, co tutaj to wiemy pojęcie podmiotu. My naturalnie przypisujemy, że coś takiego w nich jest. Ale w nich nie musi być czegoś takiego. To może być bardziej bliskie tej rakiecie. Choć ze świadomości. Rejestracja mocy i reakcja. Bez samoświadomości i świadomości własnej. To jest właśnie trudne, bo to wygląda na psychologię, jeżeli może to powiedzieć, to nie jest psychologia, to nie jest analiza świadomości. To jest taka próba esencjalnego znalezienia tego, co elementarne i konieczne w idei poznania, w idei, niekoniecznie ludzkiej. Nie, koniecznie ludzkiego, pomijamy podmiot skończony. Bo tutaj lepiej tego nie wprowadzać, bo od razu wszystko się pomiesza. Także tak bym to rozumiał. Simplex apprehensio jest bardzo ciekawym pojęciem, na czym ono polega, co zakłada, co jest koniecznym warunkiem tego dotknięcia, które nie jest dotknięciem fizycznym, to nie jest styczność. To nie jest styczność przestrzenna, to nie jest objęcie fizyczne, to jest coś zupełnie innego. Swoistego, swoistego. I to próba eksplikacji tego swoistości, za pomocą różnych tych zabiegów powiedziałych, które Państwo utrzymaliście 45 minut. No to moja próba eksplikacji tego, czym to jest. A proszę zwrócić uwagę, że bo tam się ciągle tam przyświeca idea idei poznania. Znaczy, na czym polega idea poznania dla wszystkich podmiotów poza podmiotem nieskończonym? Dzisiejsza epistemologia. Ja nie znam takich przykładów. Może też Państwo czyta. Epistemologia mi się. Analityczna, to nie chcę używać kontynentalnej analityczna, możemy powiedzieć. Ja nie znam tych książek, które by próbowały nawet rzeczy
rozważyć. Znaczy, co, coś tam robić, każdy mały podręczniczek, dowiecie się, drodzy studenci, co to jest wiedza. A wiedza jest prawdziwe uzasadnione przygotowanie. A można z kilka przykładów jakichś zagadkowych podać, co wy na to? Jakie są wasze intuicje? A jedni tak, a nie szedł do tego filozofowie eksperymentalni, oni szybko zapiszą jakieś swoje i to się nie. Jakby tak stracono zmysł, może być spekulatywny rzeczywiście. Albo chęć, albo no nie wiem. Coś takiego. Który Państwo Teresa to nasza kanta, tam, prawda? Różnych innych bardziej współczesnych rzeczy, filozofów Ranera, Grimsa i innych. To było robione na bazie metafizycznych rzeczy. Tak, tak mi się wydaje. Oczywiście nie jest to filozofia nauki też. Filozofia nie ma studia, filozofia nauki, to są pochodne rzeczy. Tym kursem racji, że eksplorowanie idei poznania. Co leży i jest, nie można zaczynać od, no znaczy, przerzucić tego na stronę nauki, bo co nauki mówią o poznaniu i tak dalej. Mówię, że to porzucić, czyli odrzucić całkowicie, ale nie można tego zaczynać. Czy jeszcze jest jakieś pytanie? Czy zakładając, że czas jest skończenie podzielny, mogłoby istnieć poznanie trwające właśnie tą najkrótszą chwilę czasu, najkrótszą możliwość. No nie umiem odpowiedzieć, to znaczy nie wiem, czy jak czas jest skończenie podzielne, to są istnienie atomy czasowe i dalej niepodzielne. Tak, nie ma wtedy tylko teraz, nie ma wtedy teraz przyszłości i przeszłości, czyli nie ma retencji wtedy, gdyby nie było tych atomów. Ale, muszę powiedzieć, chodzi bardziej, że czas sam w sobie jest nieskończenie podzielny, czy czas jako doświadczanie jest nieskończenie podzielny? Że skończenie podzielne. Skończenie podzielne, to ale rzecz nie wiem. Czy czas sam w sobie jest skończenie podzielny, czy też czas jako czas tak zwany fenomenalny, już przeżywany? Czas sam w sobie. No ja nie wiem, jak było. Nie mogę wyobrazić czasu skończenia podzielnego. Nie wiem, o co chodzi nawet. Powiem powoli, że żeby mówić o podzielności czasu, wydaje się, że nieuniknionym ruchem jest spacjalizacja czasu. To znaczy uprzestrzenienie do postaci wyobrażenia linii i później ciachamy te kawałki tej linii, coraz mniejszy, mniejszy, dalszy kawałek. Ale sama idea spacjalizacji czasu, jest jak wiele filozofów podkreślało to, jest ideą, no, ja nie mówię, że jestem pesymistą, ale że to jest ten zadek,